Witamy Cię w Instytucie Metody Tippinga, w której dzielimy się filozofią radykalnego wybaczania. Nazywam się Magdalena Czaja i prowadzę jedyny w Polsce ośrodek oficjalnie reprezentujący tę metodę w Polsce. Radykalne wybaczanie to metoda, która zmieniła życie tysięcy osób na całym świecie. To potężne, ale proste i szybkie narzędzia, które pomagają zmieniać perspektywę tego, co się wydarzyło. Wyjść ze świata ofiar, poczuć ulgę, poczuć radość. W tym podcaście pomożemy Ci lepiej poznać radykalne wybaczanie i jego narzędzia, ale też będziemy inspirować Cię do pracy nad sobą tak, aby żyć z otwartym sercem, spełnieniu i radości. Zanim zaczniemy, jeśli Ci się spodoba, to nie zapomnij ocenić podcastu Radykalne Wybaczanie. Niech jak najwięcej osób usłyszy o tej niezwykłej metodzie. Dziękujemy. No to zapraszamy. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy nas dzisiaj będą słuchać. Dzisiaj odcinek wyjątkowy, ponieważ wraz z zaproszoną tutaj do mnie Ewą Turek będziemy rozmawiać o tym, czym jest radykalne wybaczanie, czym jest Instytut Colina Tippinga w Polsce, Instytut Metody Tippinga, czym się zajmuje ta metoda, komu pomaga, czym nie jest. Także wiele ciekawych tematów, ale najpierw przedstawię mojego gościa, który będzie już moim stałym gościem, ponieważ Ewa Turek jest jedną z najdłużej praktykujących trenerek tej metody w Polsce i jest też współpracownicą Instytutu Metody Tippinga. Dzień dobry. Dzień dobry. To może w ogóle zaczniemy, żeby przybliżyć tym, którzy nas słuchają, i opowiemy, Ewa, o tym, czym jest Instytut Metody Tippinga, skąd się wziął. Ja bym zaczęła od tego w ogóle, skąd, jak to się narodziło. Radykalne wybaczanie jest dzisiaj może już bardzo powszechnym hasłem, ale gdzieś kiedyś jest początek tej historii. Magdo, tak. Jak to się zaczęło? To się zaczęło w latach 90. Zaczęło się od Colina Tippinga, Anglika, który wyjechał do Stanów i jak sam mówi, trudno być prorokiem we własnym kraju. W Anglii jakoś nikt nie interesował się jego metodologią, filozofią życia. Dopiero w Ameryce się okazało, że ludzi to szalenie interesuje i że ma do kogo mówić. Ale powiedz mi, tak po prostu wstał rano i wymyślił radykalne? Jak to było? No tak, to wiele metod powstało, ale akurat u niego to się zaczęło od tego, że pracował z ludźmi chorymi na raka i zauważył, że ludzie, którzy umierali nie wybaczając wcześniej innym, przeżywali ten proces umierania dużo bardziej niepogodzeni, nieszczęśliwi, odchodzili trudniej, tak bym powiedziała. Natomiast ci, którym się udało pogodzić z przeszłością, czyli rozliczyć się z przeszłością, tak, wybaczyć, jakby przybliżyć się do tych swoich oprawców, w cudzysłowie, ci odchodzili dużo bardziej spokojnie, a niektórzy nawet można powiedzieć, że odchodzili z uśmiechem. I wtedy Colin doszedł do wniosku, że to wybaczanie to jest jakaś bardzo ważna rzecz, która może zmienić nasze życie, nie tylko tych osób, które odchodzą. No i oczywiście zaczął analizować, pracować, zbierać materiały, tak, żeby przygotować metodę, która zadziała dla wszystkich. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Tak się narodziło radykalne wybaczanie. Ja bardzo często słyszę od wielu osób, które mówią, że o, a coś podobnego jest w tamtej metodzie, o, a tutaj jest coś podobnego. Tak, słuchajcie, te wszystkie metody się przenikają, ale też tak jest, że każda metoda pasuje komuś innemu. Ja na przykład przeszłam bardzo wiele kursów, szkoleń i tak dalej, ale jest tylko kilka, które naprawdę poruszyły które mnie. Zostały u ciebie. Tak, tak? I z którymi ja pracuję z ludźmi. Masz rację, że są różni ludzie, różne drogi dojścia, ale ja zauważam, że nawet stosując różne metody, dojście do źródła jest to samo. Tak. Czyli w źródle można, w tym centralnym miejscu, w którym się dzieje, naprawdę bardzo dużo. Będziemy o tym opowiadać w kolejnych odcinkach, ale dzisiaj przecieramy szlaki dla was. Tak. No więc kontynuując historię Colina, powstała książka Radykalne Wybaczanie. Ona powstała około 97 roku, czyli już trochę jest z nami. A do Polski trafiła w bardzo ciekawy sposób. Mianowicie poznała Colina Polka, polska Żydówka, Irena Polkowska-Rutenberg, która jako dziecko przeżyła wojnę, przeżyła getto warszawskie. Była niesiona, jak ona sama opowiada, przez matkę, przez kanały i było to bardzo traumatyczne doświadczenie. Potem doświadczała bardzo dużo trudnych rzeczy ze swoją matką właśnie w relacji. Przeżyła parę razy raka i jak sama twierdzi, radykalne, które natrafiła na swojej drodze, pozwoliło jej tego raka się pozbyć.
Ona tak twierdzi. Ona tak twierdzi, że to uratowało jej życie. Tak. Że ta metoda uratowała jej życie. Tak. I to nawet dwa razy. Tak. I jeszcze w dodatku uratowała jej relację z matką. I Irena postanowiła, ja zresztą ją poznałam osobiście, tak samo jak Kolina, Irena postanowiła tą metodę przywieźć do Polski, ponieważ stwierdziła, że Polska bardzo potrzebuje wybaczenia. No mamy ciekawą historię. Tak. I kiedy Irena przyjechała do Polski, to opowiadała taką historię, że kiedy dzieliła się filozofią radykalnego wybaczenia z innymi, to ludzie często jej mówili, ale jak to? Można tak wybaczyć wszystkim? No, można tak wybaczyć tym oprawcom, tym katom, a ona na to odpowiadała, ja wybaczyłam Hitlerowi. No i czy można w ogóle z czymś takim dyskutować, zwłaszcza, że to była osoba, która jednak jakoś, którą ten Hitler jakoś tam dotknął, prawda? I Irena w Polsce poznała Ireneusza Rudnickiego, który podjął się zadania założenia Instytutu Metody Tippinga w Polsce za błogosławieństwem Kolina. I tak to się wszystko zaczęło. A jak ty się pojawiłaś w tym Instytucie Kolina Tippinga? No ja się nie pojawiłam na białym koniu niestety. Ponieważ, w białej sukni może. W białej sukni. Albowiem pojawiłam się oczywiście w momencie kryzysu bardzo dużego. Przeżywałam w swoim życiu osobistym coś tak dziwnego, tak trudnego, tak wstrząsającego. To były problemy w małżeństwie, które powodowały, że ja zaczęłam szukać odpowiedzi dookoła siebie. Co się dzieje? Jak to jest możliwe, że taki człowiek dobry jak mój mąż może robić takie rzeczy i że to musi być coś za tym. I pamiętam, poszłam do księgarni i spośród wielu, wielu książek na półce sięgnęłam po radykalne wybaczenie. I ja jestem przykładem osoby, na którą ta książka wpłynęła, ja nie wiem jak to powiedzieć, wstrząsająco, oświecająco, ponieważ ja ją przeczytałam jednym tchem. Ja po prostu byłam już cała gotowa na tą filozofię. To moja historia była zupełnie inna, ponieważ na radykalny trafiłam po kilku latach klasycznej terapii, psychologiem, terapia grupowa. I ja usłyszałam o radykalnym wybaczaniu. Ja nawet kupiłam specjalnie książkę, ale ona przeleżała u mnie przez rok, nieruszona, bo bałam się jeszcze jej dotknąć. Nie byłam gotowa. Więc kiedy uczeń jest gotowy, pojawia się mistrz i pojawia się metoda. U mnie tak było zdecydowanie. Ja przeczytałam książkę w jedną noc, zrobiłam arkusz. Wtedy to jeszcze, w dalszym ciągu w książce jest stary arkusz, teraz już mamy nowy od paru lat. I po prostu u mnie nastąpiła taka zmiana perspektywy, taka zmiana spojrzenia na to wszystko, że... Patrzenia na świat? Tak, to było jak przebudzenie jakieś, naprawdę. No akurat ja tego doświadczyłam, ale to wcale tak nie musi być. Dla tych, którzy nas słuchają, słuchajcie, to w ogóle nie musi tak być, że to musi być taki... Ja po prostu musiałam dostać pałką w głowę, po prostu. Widocznie jestem takim typem, który po prostu musi tak dostać. Każdy ma swoją drogę, tak, to na pewno. I to mną wstrząsnęło. To pomogło naszej relacji się scalić. My to wszystko jakby... Dzięki temu, że ja miałam inne spojrzenie i w ogóle już przestałam widzieć swojego męża jako mojego kata, tylko zobaczyłam swój współudział, zobaczyłam moją odpowiedzialność, zobaczyłam, jakie dary ta sytuacja ma dla mnie. Co ja zobaczyłam w ogóle? To było fascynujące. Po paru latach, kiedy byłam w ciąży, gdzieś zobaczyłam informację, że jest kurs trenerski. I pamiętam, już wiedziałaś, że chcesz. Tak. I miałam nawet taką wątpliwość, myślałam sobie, jestem w ciąży, ja nie wiem, jak będę przechodzić takie procesy, czy to nie jest za bardzo ryzykowne. No okazało się, że nie. Przeszłam to, będąc w ciąży, ten kurs i było to fantastyczne doświadczenie. Być może dlatego teraz to moje dziecko jest takie właśnie oświecone. Dopytam, ponieważ jesteś i wtedy też byłaś osobą bardzo mocno osadzoną w biznesie. Szefowa, pani prezes, agencja reklamowa, mnóstwo ludzi, mnóstwo projektów. Jak taki człowiek biznesu nagle, nie wiem, wzlatuje i lata duchowo gdzieś pod sufitem? Tak, jak to? To jest doskonałe pytanie, wiesz, bo przecież to było 12 lat temu. Ja w tej chwili jestem już dwudziestoparoletnią przedsiębiorczynią i wtedy ja się w ogóle nad tym nie zastanawiałam, że to może jest jakieś dziwne. Dla mnie to było po prostu, to było pragnienie mojej duszy. Ja całą sobą potrzebowałam zobaczyć,
inną perspektywę tego wszystkiego, co nas otacza. I to było tak silne przebudzenie, że to już nigdy nie zniknęło. Jakby to, mam wrażenie, że przełożyło moje DNA, stałam się inną osobą, ale do dzisiaj twierdzę, że jestem przykładem osoby, która jest bardzo mocno uziemiona, bardzo mocno w materii, bo przecież ja prowadziłam agencję reklamową, to jest, no już nie wiem, czy bardziej się można być w materii, ale też osobą, która ma dłonie w chmurach i bardzo potrzebuje no, takiego rozwoju duchowego, właśnie rozwoju osobistego. No ja już bez tego nie mogę żyć i wtedy już wiedziałam, że tak jest. Moja historia szła dalej w ten sposób, że po tych kilku latach terapii klasycznej na poziomie rozumu wiedziałam, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego bliskie mi osoby zachowują się tak, a nie inaczej. Ale na poziomie serca cały czas miałam niezgodę. Dlaczego? Dlaczego mi się tak dzieje? Dlaczego ten ktoś tak się zachowuje? I w momencie, kiedy zdecydowałam się na spotkanie z trenerem, to dla mnie to było katarzys. Tak jak ty mówisz, książka i kurs, tak dla mnie spotkanie, jedno spotkanie z trenerem radykalnego wybaczania było przełomem. Więc każdy ma różną drogę, może po prostu wziąć to dla siebie albo nie, jeżeli zdecyduje, że to nie jest ten moment i czas dla niego. Ja potem zostałam zaproszona przez Irka do współprowadzenia instytutu i faktycznie prowadziliśmy razem kursy trenerskie, ale ja nie weszłam w to cała sobą, ponieważ jednak prowadzenie biznesu bardzo było absorbujące. Wystarczała mi to taka duchowość, którą wtedy miałam dla siebie, czasami dla tych kursantów, bardzo dużo jeździłam po świecie u osób, które uważam do dzisiaj za takie kształtujące moją osobowość i wpływające bardzo na moją postawę życiową, ale nie byłam w stanie wejść całkiem, odejść od agencji. Byłaś na dwóch nogach. Tak, byłam na dwóch nogach, ale bardziej jednak na tej nodze przedsiębiorcy niż osoby w rozwoju. I to się zmieniło w momencie, Irek w ogóle wyjechał z Polski, więc instytut na wiele lat w sumie przestał tak działać prężnie. Ja też nie miałam z tym za bardzo kontaktu i parę lat temu postanowiłam, moja dusza już powiedziała, dobra, narobiłaś się w tej reklamie, teraz czas pomagać innym. Potrzebują cię. Tak, świat cię potrzebuje, weź tutaj to już zostaw, odwagi. I faktycznie, zaczynając od zera, bo instytut nie działał, zdecydowałam się, że to jest jednak moja droga życiowa i robiąc to, co robię teraz z ludźmi, patrząc na to, jakie przechodzą procesy na kursach, na warsztatach, na sesjach indywidualnych, zresztą sama to też widzisz, jak prowadzisz sesję, stwierdzam, że to jest moja misja życiowa. Czyli poszłaś za głosem serca, niewielu się na to decyduje, ale warto. Warto i powiem tak, to nie jest tak, że ja się nie bałam, ja się strasznie bałam. Ale ja już mam taką naturę, że boję się i działam. I bardzo polecam takie działanie. Czyli naprawdę. Działać pomimo strachu. Bójcie się, ale róbcie swoje. Takie główne założenia, jeżeli chodzi o radykalne wybaczanie. Główne założenia, one mogą być nawet wspólne dla innych takich trendów w rozwoju osobistym, czy też nawet duchowym. Po pierwsze, zakłada ono, że jesteśmy wielowymiarową osobowością, istotą, że nie jesteśmy tylko ciałem. Zakłada, że jest coś więcej. I to jest podstawowe takie założenie. Właściwie jak w to kompletnie nie wierzysz, to no nie znajdziesz w radykalnym czegoś, co by cię mogło jakoś do siebie przekonać. Tak mi się wydaje. Czyli nie tylko jesteśmy ciałem, nie tylko umysłem, ale czymś więcej, tak? Tak. Ciało, umysł, dusza. Także i tu nie trzeba wierzyć w jakąś konkretną filozofię nie. I na pewno nie w religię, tylko być otwartym. Tak, to wystarczy. Tak, tak, tak. Radykalne wybaczenie, metoda Tippinga nie jest jakimś rodzajem religii, w której w coś tam się wierzy konkretnego. Nie, raczej się zakłada, że jest po prostu pewien rodzaj energii, którzy lubią to nazywać duszą, bo wtedy mają to bardziej jakoś takie bliskie, oswojone. Inni nazywają to źródłem, ktoś inny jeszcze wyższym wymiarem. Tak. Ja mówię góra. Ja zawsze mówię góra. Więc coś tam wyższego nad nami i my też jesteśmy wielowymiarowi. To jest takie pierwsze podstawowe założenie. To ja jeszcze dopytam, czy ktoś, kto jest, no Polska jest krajem ludzi religijnych, konkretnej religii, czy to w jakikolwiek sposób się kłóci z wiarą, tak? Wiem, że dla osób takich ortodoksyjnie katolickich jest tam jakiś rodzaj zgrzytu. Ja go do końca nie rozumiem, bo całe radykalne wybaczanie, no wybaczanie to jest też miłość, więc dla mnie to jest filozofia miłości.
puszczania starych urazów, bólów, pretensji, żali. Dla mnie to jest miłość, więc to tam, gdzie jest miłość, dla mnie jest w porządku, więc... Ale znam ludzi, którzy przychodzą na kursy i są bardzo wierzący, chodzący do kościoła. Bardzo wiele osób, które przychodzi na kursy, to są na przykład psychoterapeuci, czyli jeszcze inna grupa społeczna. Tak. Więc jeśli ktoś ma otwarty umysł, po prostu... No właśnie, kolejne założenie radykalnego wybaczania, mianowicie mówi ono i ono jest cudowne, bo bardzo często słyszę od ludzi, no dobra, ale ja tak nie do końca jestem przekonana, że to może zadziałać i tak dalej. Wtedy trenerzy i ja i ty mówimy im, nie chodzi o to, że masz uwierzyć. Wystarczy, że otworzysz się na taką możliwość, że to, o czym się mówi w radykalnym, jest prawdą, że czyli może zadziałać. Nie musisz tego rozumieć. Wystarczy, że dasz temu otwartość na samodzielne działanie. Tak. Mówisz, otwieram się na taką możliwość, że to może być prawda. A jaka prawda? No na przykład taka, że wszystko, co nam się zdarza, nie zdarza się nam, ale zdarza się dla nas. Czyli staramy się w radykalnym tak prowadzić proces, na pewno to robią trenerzy, tak robimy na kursach, na sesjach, żeby człowiek w pewnym momencie był w stanie odkryć jakieś dobre strony tego, co się wydarzyło, jakieś, nie wiem, dary, być może tam był jakiś rodzaj okazji do uzdrowienia, uleczenia czegoś, zobaczenia naszych przekonań, zobaczenia naszych interpretacji wydarzeń, bo słuchajcie, my żyjemy wiecznie interpretacjami. Coś się wydarzyło, a my wokół tego... To znaczy, że to i to. Tak, dlatego... a my wokół tego budujemy całe historie, którymi żyjemy później lata. I jak ja patrzę na sesjach, na kursach, jak ludzie patrzą na to wydarzenie, omawiamy te interpretacje, te przekonania i mówią, Boże, a ja całe życie żyłam przekonaniem, że mój tata coś tam, a on tylko zrobił to i to. Tak. Ja bardzo często powtarzam, że to samo wydarzenie z perspektywy dziecka jest zupełnie czymś innym. Może być traumatyczne, właśnie takie, które wpływa na całe dorosłe życie, a to samo wydarzenie z perspektywy dorosłego, rodzica czy kogoś innego jest może nic nieznaczącym zdarzeniem. No, tak. Czyli to, co mówisz, interpretacja ma ogromny wpływ na to, z czym później, co później niesiemy, tak? W tym swoim plecaczku na plecach. Czyli podsumowując na razie trzy punkty, to jest, jesteśmy czymś więcej niż tylko ciałem. Wystarczy otwartość i gotowość na to, że to działa i że wszystko, co się dzieje dla nas, a nie przeciwko nam. Tak, i jeszcze jedno takie istotne w radykalnym, mianowicie, że ludzie, z którymi się spotkamy w naszej drodze życiowej, to są ludzie, którzy nam pomagają w naszym rozwoju. Nawet ci nasi oprawcy. No i teraz taka uwaga tutaj, bo często słyszę ten zarzut do radykalnego wybaczania, że zmusza on ludzi do tego, żeby wybaczyli oprawcom, a nawet doprowadza tych ludzi do poczucia winy, że to być może oni tego kata swojego sprowokowali czy coś tam. To jest kompletne nieporozumienie. Tak samo jak nieporozumieniem jest mówienie, że radykalne pozwala zakopać gdzieś w ziemi urazę i wybaczam ci, mimo że mi zrobiłeś taką krzywdę. Bzdura. Kompletnie tak czyli nie jest. Czyli być świętym, pomimo że się nie jest świętym. Tak, absolutnie. I ja tego uczę na kursach, uczulam na to trenerów. To wszystko są ucieczki od tego, po pierwsze, co się czuło. Od wzięcia odpowiedzialności tak, też. Od wzięcia odpowiedzialności. Od tego, co się naprawdę czuło w tej relacji z oprawcą. My to musimy przejść. Jest takie ładne powiedzenie, you can't heal it if you don't feel it. Czyli nie możesz czegoś uleczyć, jeśli tego nie poczujesz. Czyli zadaniem trenera czy prowadzącego sesję jest przeprowadzić kogoś przez te uczucia w bezpieczny sposób. A trzecia bardzo ważna rzecz, sprawy ziemskie są ziemskie. Czyli więc jeżeli złoczyńca, tak to nazwijmy, zrobił nam krzywdę, to analizujemy, czy doświadczamy tego na dwóch poziomach. Na poziomie fizycznym strata bądź krzywda i na poziomie, nazwijmy to duchowym, w bardzo szerokim pojęciu, czyli to się zadziało dla nas. I teraz od nas zależy, co z tym zrobimy i jak do tego podejdziemy. Czy dla nas będzie to lekcja czy kara. Tak, ja dokładnie to, co ty mówisz. Załóżmy, że ktoś nam zrobił krzywdę i nas okradł. I po prostu zrobił nam straszne świństwo i postawił nas w okropnej sytuacji i tak dalej. Jak powinien wyglądać dobry proces radykalnego? Po pierwsze, kontakt z tym, co nam to zrobiło, jak my się z tym poczuliśmy. Czyli szacunek do emocji. Szacunek do świata ofiar. My mamy prawo czuć się skrzywdzeni, mamy prawo być w świecie ofiar i musimy przez to przejść, tak?
To czyli dać sobie czas na żałobę i na wściekłość. Przeżywanie. Tak, tak. Na przeżywanie uczuć, tak? Potem możemy razem z trenerem przejść przez to doświadczenie, próbując spojrzeć na nie z innej perspektywy, czyli na przykład zobaczyć, czy nam się to już powtarzało w życiu wcześniej, czy te uczucia, których doświadczamy, są nam znajome gdzieś tam z przeszłości. Szukamy takich punktów zaczepienia, które nam mogą pokazać, że to się mogło wydarzyć dla nas, żebyśmy się czymś zajęli. Na przykład być może całe życie nie stawiamy granic i inni je cały czas przekraczają. I ta osoba jest po prostu tylko kolejną osobą, która to robi i daje nam okazję, żeby wreszcie to zobaczyć, powiedzieć basta. Ja tu tylko dodam taką bardzo ważną rzecz, która właśnie jest clue tego wszystkiego, że jak ci się uda zmienić taką perspektywę i uda ci się zobaczyć, że to była rzecz, która się wydarzyła, żebyś mogła zobaczyć pewne rzeczy o sobie, o swoim życiu, to ty bierzesz tą osobę do sądu, bo to masz zrobić jako człowiek. Czyli wracamy do tych dwóch poziomów. Tak. Czyli na poziomie fizycznym, ludzkim naszym idziemy do sądu, tak, i walczymy o swoje. Tak, walczymy o swoje, wiesz, żądamy ukarania, ale na poziomie duchowym i na poziomie samopoczucia ty już nie idziesz do tego sądu jako taka ofiara, wściekła, żądna krwi i tak dalej, tylko idziesz po prostu po swoje prawo. I to jest radykalne. Czyli rozdzielenie świata fizycznego od duchowego, który nie jest przeciwko sobie, tylko może równomiernie iść i wspomagać się. Tak. To mi się przypomina taki przykład, historia z psem, który siedzi na gwoździu i wyje. No i sąsiad pyta się właściciela psa, no dlaczego on tak wyje? No bo siedzi na gwoździu. A dlaczego nie zejdzie z tego gwoździa? Widocznie nie boli go tak bardzo. No właśnie. No. Czyli to są te momenty kryzysowe, które nas dopadają. Ten złodziej, który nas okrada, bo gdyby go nie było, to byśmy się nie zajęli czymś, co do nas przyszło. Tak? Dokładnie tak. Więc te rzeczy, które właśnie się zarzuca radykalnemu, padają z ust osób, które kompletnie nie rozumieją, o czym ta metoda jest. W następnych odcinkach będziemy oczywiście opowiadać, co jest w środku, czyli jakie są etapy, jakie są narzędzia, co można z trenerem, co można na kursie, co można samemu, co można z pomocą, bo historii jest mnóstwo. Zarówno ty, prowadząc swoich klientów, jak i ja. Często mówimy, schematy są podobne i można historię, książkę napisać na ten temat. Zresztą można. Książka chyba powstaje. Tak, książka powstaje i ja tutaj dodam, że te historie potrafią być tak jakieś podobne, spektakularne. Na przykład wszyscy, którzy są zainteresowani tym tematem, powinni chociaż przeczytać historię Jill na naszej stronie Instytutu www.metodatypinga.pl. Tam jest historia Jill i ona jest taką sztandarową historią opisującą w ogóle filozofię Colina Tippinga. I ja miałam no niesamowitą historię, ponieważ dosłownie na kursie trenerskim dziewczyna przechodziła proces, ponieważ na kursie jest bardzo dużo procesów własnych. Ludzie się uczą na sobie używania wszelkich narzędzi. I to była dosłownie historia Jill. To było niesamowite. Była dziewczynka, był ojciec, była zazdrość, była po prostu... No, po prostu wszystkie byłyśmy oniemiałe. Jaka jest niesamowita zbieg okoliczności, zbieżność. Tak, tak. No, po prostu niesamowite. Powiedz mi, Magdo, jeszcze podsumowując i tak na zakończenie tego pierwszego odcinka, jakie korzyści są ze stosowania metody radykalnego wybaczenia? Jest ich bardzo dużo. I tak podsumowując i patrząc historycznie z doświadczenia i na bieżąco, co to daje ludziom, to na pewno daje poczucie ulgi. Ponieważ wielokrotnie ludzie odkrywają, że historie, które się dzieją teraz, są echem historii z przeszłości, którym się wcześniej nie mogli zająć, na przykład byli dziećmi, tak? Mm-hmm. Więc poczucie ulgi to jest w ogóle pierwsza rzecz, która mi przychodzi na myśl. Ludzie po prostu przychodzą na sesję. Ja pamiętam taką sesję, gdzie klientka była tak przytłoczona tym, co się działo, że nie mogła mówić na początku sesji. Pod koniec sesji po prostu siedziała i się śmiała. Więc radość. Poprawia radykalne, w ogóle puszczenie tych uraz powoduje zmianę w patrzenia relacjach. Na świat. Tak, tak. Patrzenia bardzo, na świat. Bardzo często jest. Zmiany w relacjach. Powoduje poprawę w ogóle w związkach. Niektórym ludziom pomaga w ogóle znaleźć związek. Więcej miłości się w życiu pojawia, miłości do siebie też, bo pamiętajcie, to będziemy zawsze powtarzać, że radykalne wybaczanie mówi, wybaczając innym, wybaczasz też sobie. A to jest bardzo trudny temat dla wielu osób, więc zajmiemy się w tym na pewno w następnym odcinku. Kochani, mamy tak dużo materiału, tak dużo wiedzy i doświadczenia, którymi chcemy się z wami dzielić. Po prostu
pozostańcie z nami, słuchajcie kolejnych odcinków, bo każdy będzie dedykowany jakiemuś kolejnemu tematowi. A na zakończenie, gdzie więcej informacji nasi słuchacze mogą znaleźć? Tak, szukajcie nas na www.metodatypinga.pl, szukajcie nas na Facebooku, gdzie mamy fanpage Instytut Metody Typinga Radykalne Wybaczanie. Także za dzisiaj Wam bardzo dziękujemy. W następnym odcinku Wam też powiemy, czym radykalne wybaczanie nie jest, na przykład, tak jest, bo to też jest ciekawe. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości, o cokolwiek chcecie zapytać, piszcie na Instytut Colina Typinga, będziemy te informacje odczytywać. Za dzisiaj dziękujemy i nie możemy się doczekać kolejnego spotkania z Wami. Do usłyszenia. Do usłyszenia.